Uszczuplą się portfele Augustowian. Podczas poniedziałkowej sesji radni zdecydowali, że w górę pójdzie kilka opłat. Pierwsza z nich, która dotyczy największej liczby osób, to opłata za odbiór odpadów. Dotychczasowa stawka wynosiła 27 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy we własnym zakresie kompostowali odpady biodegradowalne, płacili o złotówkę mniej. Według najnowszej uchwały opłata podstawowa za odbiór odpadów wyniesie od każdej osoby w gospodarstwie domowym o 6 zł więcej. Złotówkowa zniżka dla osób samodzielnie zagospodarowujących bioodpady została zachowana, więc zapłacą one 32 zł. Drakońskie stawki dotyczą tych osób, które nie segregują śmieci przed ich oddaniem. Ci zapłacą aż 99 zł za osobę. Nowe stawki wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. Druga z podwyżek dotyczy opłat za przejazdy komunikacją miejską. Od 2011 roku ceny biletów stały w miejscu. 2 zł i 60 groszy za przejazd wrosło w świadomość mieszkańców dość mocno. Od nowego roku normalny bilet będzie kosztował 4 zł, ulgowy połowę tego. Ostatnia zbyszka to podatek od środków transportu. Tutaj wzrost jest kilkunastoprocentowy. Z kretesem natomiast przepadła podwyżka podatku od nieruchomości. Projekt uchwały przewidywał, że za metr kwadratowy lokalu mieszkalnego augustowianie mieliby zapłacić nie 98 groszy, a złote 10. Oczywiście do góry miały pójść wszystkie stawki podatku od nieruchomości, ale tej propozycji Rada nie zaaprobowała. Stawki zostają więc stare, a budżet miasta nie wzrośnie. Ta korekta miała przynieść samorządowej kasie około 2 milionów złotych więcej niż dotąd.